Siemanko, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku FIFA Imperializm, walka 211 państw. Przypominam, odcinki są dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę o 7. Dziękuję ze wszystkim subskrybentom z ostatnich filmów, wszystkie lajki, wszystkie komentarze, naprawdę fajnie działa ta seria, więc lecimy z następnym odcinkiem. No i co? Zobaczmy, kto pierwszy został wylosowany na kole. Pierwsza na kole wylosowana została Francja. Widzimy, że atakują w górną prawą część, no i atakują na Belgię. Tak się przedstawiają dwa składy. No i Belgia wygrywa 4-3 w karnej, więc Belgia przyjmuje Francję. Widzimy, że mocno się powiększa. No i co najważniejsze, Mbappe staje się teraz zawodnikiem Belgii. Naprawdę niesamowite wzmocnienie dla reprezentacji Belgii na sam start. Następnie na kole wylosowana jest Aruba. Widzimy, atakują w dolną prawą część. No i atakują na Brazylię, atakują się na prawdziwego giganta. Widzimy teraz obydwa składy, no. Aruba jest po prostu no, rezerwą rezerw, rezerwy Brazylii. Ale co ciekawe, wynik meczu to 4-4 i Aruba wygrywa 5-4 w karnych. Nie wiem, jak to jest możliwe, nie wiem, jak to się stało, ale zobaczmy, Aruba przyjmuje cały teren Brazylii i niesamowicie się wzmacnia, bo teraz do Aruby dochodzi Neymar, Martinez, Garcia, Dorley, Donasien, Van Koten i Brown. Aruba wzmacnia się niesamowicie, wygrała z gigantem, no i po prostu staje się nową potęgą na naszej mapie. Następnie na kole wylosowana została Szwecja. Atakują w lewą, dolną troszeczkę część, no i to atakują na Anglię. Daleko lecą, zmieścili się tam między Danią i Norwegią, ale to atakują Anglię. Tak się przedstawiły dwa składy, no Anglia ma lepszy skład. No i to widać, bo Anglia wygrywa 3-2. No i widzimy, może sobie przejąć ten teren. I tylko przypomnę, że w tym odcinku dużo może być zmian kolorów, tak jak teraz ma Anglia, że z niebieskiego się zmienia na szary na przykład, bo po prostu te kolory, jak teraz mają nowe terytorium, to się zlewają z innymi krajami, więc czasami będą takie zmiany kolorów. No ale co ważne też, to to, że Anglia zyskuje Ibrahimowicza. Następnie wylosowana została Korea Północna. Atakują w górę i oni po ostatnim odcinku, gdzie wygrali z Chinami, już mają naprawdę duży teren. No i teraz atakują na Mongolię, tak są dwa składy. No i to Korea Północna wygrywa 2-1, więc znów się powiększa. Widzimy, przyjmuje sobie fajny teren. No i Gombolt przechodzi do Korei Północnej. Następnie wylosowany został Wietnam. Atakują w dolną, lewą stronę. No i atakują na Myanmar, tak się przyznają dwa składy. No i Wietnam znów wygrywa, tym razem 3-1. Widzimy, że Wietnam z małego terenu robi z każdym meczem się coraz większy, z każdym odcinkiem jest coraz większym krajem. No i tym razem zyskują Poinga. Następnie wylosowane zostało Tahiti. Widzimy, atakują w prawą górną stronę, no i atakują na Ekwador. Tak się przyznają dwa składy. No i Ekwador wygrywa bez problemu 4-0, no i tutaj usunąłem tą wyspę Tahiti, bo była bardzo daleko od głównych tutaj kontynentów. No i Teau przechodzi do Ekwadoru. Następnie wylosowane zostało Fidżi, atakują w lewą troszeczkę górną stronę, no i to jest atak na Vanuatu. Tak się przyznają dwa składy, no i to Fidżi wygrywa 2-0, więc przejmuje tą te wyspy, no i powiększa troszeczkę swój teren i Kaltar przychodzi do Fidżi. Następnie wylosowany został Ekwador. Widzimy, że atakują w prawą dolną stronę, no i atakują na Arubę, na naszą nową potęgę. Widzimy teraz sobie dwa składy, no Aruba ma już bardzo dobry skład. No i Aruba wygrywa 3-2, więc Aruba znów się polepszy. Jak na razie to przejmuje teren Ekwadoru, więc widzimy, że już naprawdę mocno kontroluje na tej mapie. No i ma trzy dobre wzmocnienia, bo są nimi Estupinian, Tapia i Teau. Następnie na kole został wylosowany Uzbekistan. Widzimy, że atakują w górną lewą część, no i atakują na Japonię. Zobaczmy teraz obydwa składy. No Japonia powinna to wygrać, no i Japonia wygrywa 3-1, widzimy, przejmuje sobie ten teren, troszeczkę się powiększa i zyskuje Szmurodowa. Następnie wylosowana została Czarnogóra, widzimy, atakują w lewą górną stronę, no i atakują na Bośnię i Hercegowinę, tak się przyznają dwa składy. No i Bośnia wygrywa 4-1 to spotkanie, przyjmują sobie ten teren, no i wzmacniają się nawet fajnym zawodnikiem, bo teraz Savic jest graczem Bośni i Hercegowiny. Następnie została wylosowana Boliwia, więc wracamy blisko tutaj Aruby.
ale oni atakują w dolną prawą część, no i to atakują na Argentynę i też przyjmują dwa składy, no i Argentyna wygrywa 2-1 ten mecz, więc przyjmuje ten teren, no już jest coraz bliżej, żeby było spotkanie Argentyna i Aruba, ale jak na razie to Argentyna wzmacnia się o dwóch zawodników, są nimi Almirón i Chumacero. Następnie została wylosowana Polska. Pierwszy raz w tym odcinku mamy Polskę. Atakują w dolną prawą część, no i atakują na Słowację. To jest bardzo dobry przeciwnik. No i widzimy obydwa składy. Mimo wszystko są bardzo wyrównane te dwie drużyny, ale to Polska wygrywa 2-0, więc Polska cały czas jest w grze. No i widzimy, przejmujemy następny teren, powiększamy się już w tej Europie, stajemy się już nawet dużym krajem w tej Europie, jak nie jednym z największych, no i zyskujemy bardzo dobrego zawodnika, bo Skriniar od teraz jest naszym obrońcą. Dalej oglądasz i nie zostawiłeś suba? Nie no, jak tak można? Przypominam, że w ostatnim filmie tyle osób oglądało bez subskrypcji, więc jeśli nadal oglądasz ten film, to znaczy, że podoba ci się, więc zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z tej serii. W dodatku lecimy po 1000 subów, więc dzięki wszystkim, co zasubskrybują ten kanał i lecimy dalej z odcinkiem. Następnie wylosowana została Syria. Atakują w prawą, troszeczkę górną część, no i atakują na Kuwait. Tak się przyznają dwa składy. No i Kuwait wygrywa 3-1, więc to państwo, które było malutkie na tej mapie, znów się coraz bardziej powiększa. No i widzimy, że zyskuje już spory teren, no i ulepsza się o trzech zawodników, są nimi Al-Soma, Lifeis i Żradi. Następnie wylosowane zostało Panama, atakują w górną, lewą część, no i atakują Honduras. Tak się wstają dwa składy, no i Panama wygrywa 2-1, no i widzimy, przejmą ten teren, co ciekawe są rozdzieleni na pół tutaj, no ale zyskują zawodnika, jest nim Kyoto. Następnie zostały wylosowane Niemcy, no i atakują w prawą, dolną część, no i może już możecie się domyśleć, ale atakują na Polskę, tak się wstają dwa składy, no. Mimo wszystko, że się polepszyliśmy, Niemcy nadal są, myślę, że lepszą drużyną, ale to my wygrywamy 4-3 w karnych po meczu, który był zakończony wynikiem 2-2. Wygrywamy, no i widzimy, przyjmujemy teren Niemiec, już jesteśmy naprawdę potężnym krajem. No i zyskujemy niesamowitego zawodnika, bo Kimmich od teraz jest naszym pomocnikiem, więc naprawdę w tym odcinku Polska robi się naprawdę bardzo mocną reprezentacją. Jeśli dalej oglądasz, napisz w komentarzu Polska górą, a następnie wylosowana została Finlandia, atakują w prawy, dolny róg, no i atakują na Japonię, tak jak przynajmniej dwa składy. No i Japonia nadal jest niezniszczalna, wygrywa 3-1 to spotkanie, no i przyjmuje kolejne tereny i zyskuje dwóch zawodników, są nimi Hradecki oraz Wasiliev. Następnie wylosowane zostały Zjednoczone Emiraty Arabskie, atakują w lewy górny róg. No i to jest atak na Kuwejt, na tą reprezentację, która jak na razie dobrze sobie radziła. Tak się prezentują obydwa składy. No i to Zjednoczone Emiraty Arabskie wygrywają 2-1. To koniec już Imperium Kuwejtu. Widzimy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przyjmują ten teren, powiększają się. No i przyjmują dużo zawodników, bo aż 5 są nimi Al-Soma, Lifeis, Yegze, Yardi i Al-Rashidi. Następnie wylosowana została Dania, atakują w lewą, dolną stronę, tylko że teraz to już jest teren Polski, więc znowu mamy Polskę w tym odcinku, no naprawdę dużo się dzieje, tak się zrobią dwa składy, no myślę, że Polska już jest chyba lepsza od Danii, no i tak jest, wygrywamy 2-1, więc kolejne zwycięstwo naszej reprezentacji, zyskujemy następne tereny, no i Højbjerg staje się teraz naszym kolejnym pomocnikiem, no i naprawdę to, co zrobi Polska w tym odcinku, jest niesamowite, więc naprawdę się cieszę, że cały czas jesteśmy w tej grze, no ale uważajmy, bo już jest blisko Anglia, Belgia, więc naprawdę może być ciężko, żeby wygrać następne spotkanie jakieś. Następnie została wylosowana Kuba, atakują w lewą stronę, no i atakują na Meksyk. Pierwszy raz w naszej serii Meksyk jest no, w jakimś meczu, no i tak widzimy obydwie drużyny, no Meksyk powinien to wygrać. No i tak jest, wygrywają 2-0 bez problemu, no i przejmują sobie te wyspy, więc Meksyk się powiększa i polepsza od dwóch zawodników, są nimi Alonso i Hurmis. Następnie wylosowane zostało Zimbabwe, atakują w lewą górną stronę, no i to jest atak na Zambię, więc tak się przygotowują obydwa składy. No i doszło aż do karnych w tym meczu, bo wynik meczu był 3-3, ale to w karnych Zimbabwe wygrywa 4-3, no i widzimy, że przyjmuje fajny teren i w dodatku wzmacnia się naprawdę fajnego zawodnika, bo Dhaka dołącza teraz do Zimbabwe. Następnie wylosowany został Iran, atakują w dolną prawą część, no i atakują na
Maldiwy, tak sprzedają składy. No i Iran wygrywa 2-1, bez żadnego problemu. No i przyjmują te wysepki, te zwęże je usunę, no bo są dosyć daleko i takie trochę bez sensu je brać. No i Iran zyskuje zawodnika, jest nim Mohamed. Następnie wylosowana została Białoruś, widzimy, że atakują w prawą stronę. No i to jest znowu atak na Japonię, tak się sprzedają dwa składy. No i Japonia znów wygrywa, tym razem 2-1, no i znów się powiększa, ten kraj jest coraz większy, coraz silniejszy. No i widzimy, że już jest bardzo blisko Polski i już niedługo może być spotkanie Japonia-Polska i tutaj będziemy walczyć naprawdę ogromny teren. Ale jak na razie to Japonia się wzmacnia i zyskuje Szerkina. Następnie na kole wylosowane jest Wybrzeże Kości Słoniowej, atakują w dolną, prawą część. No i atakują na Zimbabwe, który dopiero co wygrał swoje spotkanie. No i tak prezentują się obydwie drużyny. No i widzimy, że Wybrzeże Kości Słoniowej wygrywa 3-1, więc przejmuje ten teren, coraz bardziej się powiększa, jest coraz większe w centrum tej Afryki. No i zyskuje dwóch napastników, są nimi Roberts oraz Daka. Następnie wylosowane zostało Fidżi, widzimy, atakują w lewą dolną stronę, no i atakują na Australię, więc atakują się na Giganta w promieniu do nich. Tak się stosują dwa składy, no i Australia bez problemu, no może z małymi problemami, ale wygrywają 3-2. No i mogą przejąć tutaj te wyspy, no i zyskuje dwóch zawodników, są nimi Krishna i Kalkat. Ostatnie na kole zostało wylosowane Ghana, atakują w prawą stronę, no i atakują na Togo, na ten mały kraj. Widzimy teraz obydwa składy, no Ghana jest lepsza, ale to Togo wygrywa 3-1, więc widzimy, że mocno się powiększają, przyjmują ten teren i zyskują bardzo dobre wzmocnienie, bo Partey dołącza do Togo. W tym odcinku to już tyle, widzimy, że zostało 111 reprezentacji, czyli jesteśmy w połowie naszej serii, zostały nam jeszcze 4 odcinki plus ostatni finałowy, więc już jesteśmy w połowie, no i teraz zobaczmy, jak się ta mapa zmieniła. No i widzimy, że już naprawdę widać, że jesteśmy w połowie, bo te różnice już są naprawdę bardzo, bardzo duże tutaj. No i co, ja przypominam o subskrypcji, jeśli się podoba oczywiście, zostawcie łapkę też. No i co, widzimy się już w środę w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć!